Witamy Państwa z finału turnieju Leśne Skarby Cup, finał pierwszej ligi. Panowie już zaczęli grę na punkty, jest pierwszy gem. Także szybciutko w skrócie tylko powiem, że widzimy na korcie Mateusza Matyczaka, reprezentującego Ostrołękę, ale na co dzień mieszkającego w Białymstoku i pracującego w Białymstoku, oraz Michała Słokę z Lublina. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, ponieważ ci sami zawodnicy przed rokiem również znaleźli się w finale pierwszej edycji Leśne Skarby Cup. Wówczas lepszy okazał się Michał Słoka, pokonując Mateusza 2-0 w setach, ale Mateusz ma chrapkę na wielki rewanż. Tutaj obstawiałbym szansę na 50-50. Obaj zawodnicy myślę, że pokazali w tym turnieju, że są najlepiej dysponowani. I proszę, pierwszy gem na konto Mateusza Matyczaka. Przełamał on rywala, a ja przedstawię Państwu osobę współkomentującą ze mną ten mecz. Jest to Albert Sosnowski. Witam, Albert. Dzień dobry. I tak przy okazji dla niewiedzących, pan Mateusz to pan z okularami, który znajduje się od strony kamery, a pan Michał znajduje się od strony boiska. Dokładnie tak. Ja założyłem, że oglądające nas osoby doskonale znają sylwetki obu panów, ale Albert słusznie tutaj uzupełnił mój wstęp. Także po zmianie stron serwowo będzie Mateusz. Natomiast ja jeszcze chciałbym dodać, że uważam, iż Albert Sosnowski jest najmłodszym komentatorem w historii Polskiej Ligi Tenisa. Zaraz tutaj zapytam Przemka, który siedzi obok nas, pana realizatora, tak jak Przemek potwierdza. Albert ma predyspozycję do bycia komentatorem, anonserem i tym podobnym zawodom. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Tak przed samym meczem chciałbym dodać. Pozdrawiam całą rodzinę Sosnowskich oraz moją mamę, która będzie grała w finale kobiet. Tak, zgadza się. Przed kilkunastoma minutami mogliście Państwo oglądać mecz półfinałowy kobiet. W tym meczu znajdował się mecz Agnieszki Sosnowskiej versus pani Magdy. Z racji już późnej godziny, to mecz finałowy kobiet rozpocznie się wkrótce na korcie numer 2. Niestety nie będzie ten mecz w całości widoczny przed kamerą, ale na bieżąco będziemy podawać Państwu wynik z tego kortu. Tymczasem skupmy się już na spotkaniu finałowym panów. Matyczak właśnie zrobił podwójny błąd serwisowy. Tymczasowy wynik to Mateusz zdobył jeden gem, więc tymczasowy wynik to 1-0 dla pana Mateusza. W międzyczasie mieliśmy przełamanie powrotne. Wynik spotkania to 1-1. Michał Słoka serwuje. Obaj zawodnicy
prezentują dosyć odmienny styl gry, odmienną technikę uderzania piłek. Michał Słoka bardziej prezentuje styl rotacyjny, topspinowy. Widać, że wzoruje się tutaj na wielkim mistrzu Rafaelu Nadalu. Natomiast Mateusz raczej uderza piłkę płasko. Mateusz preferuje raczej skracanie gry, krótsze wymiany. Michał, z tego co zauważyłem, lubi dłuższe wymiany. No teraz znowu dwa proste błędy forehandowe pod rząd. A tobie, Albercie, który zawodnik na razie się bardziej podoba w tym meczu? Pod głównym stylem to chyba pan Mateusz, ale nie wiadomo jeszcze, jaki będzie wynik. Tak, tego nie wiemy. Tak jak wspomniałem przed meczem, są bardzo wyrównane szanse obu zawodników. Jest to wielki finał dwóch najlepszych zawodników tego turnieju, zdecydowanie moim zdaniem będących w najlepszej formie. Mateusz ma teraz trzy szanse na przełamanie. Nieduży aut. Trzydzieści-czterdzieści. Równowaga, będziemy mieli piłkę decydującą przy serwisie Michała Słoki. Wymianę. Pod same linie trafiają obaj panowie. I teraz po sędziowo Mateusz Matyczak. Piłka spadła tuż przed linią. I Michał Słoka wyciągnął tego gema. Utrzymał swój serwis i prowadzi 2-1. Tymczasem właśnie na kort drugi. Już panie weszły na kort. W finale spotkają się Katarzyna Naumnik i Agnieszka Sosnowska. Mama przesympatycznego Alberta, który przed chwilą również ze mną komentował. Albert bardzo chciał spróbować swoich sił za mikrofonem. Myślę, że całkiem nieźle mu to wychodziło. Także dziękujemy, Albercie, za komentowanie tego meczu. Do widzenia Państwu. Mateusz Matyczak serwuje przy stanie 1-2. Gotowy serwis. Chyba minimalny aut teraz. Tak.
Mateusz nie kwestionuje tego, tej decyzji przeciwnika. Tak, tak, tak. Na powtórce ewidentnie widać, że piłka była za linią. 0-15. No Mateusz dobrze wszedł w ten mecz. Teraz troszeczkę pojawiają się jakieś problemy. Nie może trafiać w kort zagrań, z których słynie. Michał Sołka prezentuje, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo rotacyjny tenis. Jest to pierwszy taki przeciwnik w tym turnieju Mateusza. Wcześniejsi raczej grali bardziej płasko. Bardzo ładny teraz slajd Michała, trafił w samą linię. Mateusz bez szans, zaskoczony takim rozwiązaniem, takim pomysłem rywala. Michał Sołka ma na wszystko odpowiedź, brawo, bardzo ładne zagranie. Zobaczmy jeszcze raz. Mateusz, mimo tego, że stał bardzo w korcie, i tak był bezradny. Michał Sołka ponownie przełamuje serwis Matyczaka i będzie serwował na seta. Brawo, brawo, brawo. To, co Michał zaczął grać od dwóch gemów, to jest po prostu nie do opisania. Bardzo precyzyjne uderzenia. Ten ostatni forehand może nie był jakiś taki bardzo dokładny, ale wypracował sobie wcześniej przewagę sytuacyjną w tej wymianie Michał. Znowu przy samej linii forehand. 30-0. Dokończę swoją myśl sprzed kilku minut. Wydaje mi się, że Mateusz ma bardzo duże problemy z rotacją, z forehandami topspinowymi Michała, gdyż zarówno Paweł Hałko w półfinale, jak i Wojtek Lisek w ćwierćfinale raczej uderzają piłkę płasko, więc jest to swego rodzaju nowość dla Mateusza w dzisiejszym dniu. I przynajmniej dopóki piłki są świeże, to te rotacje grane przez Michała Sołkę, który jest zresztą byłym tenisistą stołowym. A jak wiemy, ci zawodnicy z przeszłością przy stole ping-pongowym mają niesamowicie wyćwiczony nadgarstek i są w stanie nadawać piłkom niesamowitą rotację. Mamy 4 piłki setowe dla Michała Sołki. O, teraz miał bardzo łatwego voleya, trochę wypchnął piłkę. Wout. Nabiegał na tą piłkę bardzo szybko i to spowodowało, że nie zdołał jej skontrolować do końca, ale jest 40-15. 3 piłki setowe przy podaniu. Jest to bardzo duża zaliczka. I znowu Mateusz spóźniony do tego rotacyjnego forehandu. Mamy set 4-1 dla Michała Sołki.
Mateusz Matyczak zmienił koszulkę na kolor biały. Może to mu przyniesie więcej szczęścia w drugim secie. Znowu niewymuszony błąd Mateusza. Wydawało się, że dobrze wszedł mecz, ale później rozpoczął się koncert Michała Słoki. Moim zdaniem przydałoby się tutaj troszeczkę więcej taktyki po stronie Mateusza. Mianowicie unikanie tego rotacyjnego forehandu Michała. Mateusz lubi wydawać się z przeciwnikami w taką wymianę ciosów, ale w tym spotkaniu na chwilę obecną gorzej czuje grę od rywala. Teraz ładnie uzyskał inicjatywę Mateusz Matyczak po 15. Myślę, że fajnie byłoby tutaj dla dobra tego spotkania. W końcu to jest wielki finał turnieju Leśne Skarby Cup. Także fajnie by było, aby Mateusz nam się też rozegrał, żeby ten drugi set był bardziej wyrównany. Dłuższa wymiana. Michał trochę zwolnił grę. Bardzo ładny kątowy forehand Mateusza, pięknie. To jest właśnie to, do backhandowej strony. Troszeczkę zejść siły, która i tak praktycznie nic nie daje w tych warunkach, w jakich grają panowie, ponieważ jest już wieczór, temperatura znacznie spadła. Kort nabrał wilgoci, jest zdecydowanie wolniejszy niż we wcześniejszych meczach turnieju. Także trzeba tutaj bardziej grą kombinacyjną, taktyczną się wykazać. Bardzo ładnie teraz. W pierwszym secie Michał Słoka kilkukrotnie zaskoczył Mateusza dropshotami. Teraz mimo tego, że Mateusz startował z linii końcowej, miał bardzo dużo czasu i znakomicie odegrał pod linię końcową. 40-15. Ponownie dropshot, ponownie szybko przy piłce Mateusz. Tym razem odczytał jego zamiar Michał Słoka. I mamy reset wymiany. I kończy się ona błędem Mateusza. Troszeczkę postanowił zaryzykować. Wydaje mi się, że było to wynikiem zmęczenia. Zresztą widzimy, jak Mateusz teraz głęboko oddycha przy siatce ogradzającej kort. 40-30. Dalej problemy ze złapaniem oddechu, a grać trzeba. Komita akcja, ale szybki jest Michał Słoka. Brawo, ależ wybronił tą piłkę Michał Słoka. No myślałem, że już do tego stop voleya Mateusza nie będzie w stanie dojść. I jeszcze jak odegrał. Bardzo ładna wymiana, chyba najlepsza jak póki co w tym meczu. No i mamy piłkę decydującą. Mateusz wybiera stronę równowagi. Trafia pierwszym podaniem, krótki return. I niestety kończy się ta wymiana, ten game, błędem z backhandu Mateusza. Mówię niestety, bo tak jak mówiłem przed minutą, fajnie byłoby, żeby Mateusz się nam rozegrał w drugim secie. Co zresztą zrobił, tylko że
po tej morderczej wymianie nastąpiły problemy ze złapaniem oddechu i przez to Michał Słoka był w stanie wygrać 3 piłki pod rząd i na starcie drugiego seta przełamuje przeciwnika. Szczęśliwie teraz wybronił się Mateusz, trafiając w linię. Brawo, bardzo ładnie Michał Słoka, ależ on jest zmotywowany w tym meczu finałowym. Krzyknął teraz do siebie po tym fantastycznym forehandzie Rafa, come on. Naprawdę tego zagrania nie powstydziłby się sam hiszpański mistrz. Prosty był od returnu Matyczaka. Brawo, ponownie w samo okienko kortu Michał Słoka. Ręce same składają się do oklasków. Fantastyczne spotkanie rozgrywa zawodnik z Lublina. Mimo iż wydawać się Państwu może, że jestem delikatnie za Mateuszem, gdyż no, reprezentuje on Białystok, bądź co bądź, w tym finale. Dodatkowo, tak jak już mówiłem, liczę na to, że ten mecz nam się troszeczkę bardziej wyrówna. Mimo to trzeba naprawdę oddać Michałowi, że rozgrywa fantastyczny mecz. Chyba najlepszy mecz, jaki wykonałem w jego wykonaniu, jaki widziałem w jego wykonaniu. Naprawdę jest jeden ruch, jeżeli nawet nie dwa ruchy przed Mateuszem w każdej z akcji. Zero niewymuszonych błędów. Mateusz każdy punkt musi sobie sam wyszarpać swoją fantastyczną grą. Ale zobaczymy, nie skreślajmy jeszcze zawodnika z Ostrołęki. 0-2. No i mamy nie do końca, może niewymuszony błąd, ale dosyć taki prosty, którego wcześniej nie widać było po stronie Słoki. Retum pierwszego serwisu nigdy nie powinien być uznawany za niewymuszony błąd. I ponownie te topspinowe forehandy pod samą linię końcową Michała robią różnicę w tym meczu. Fantastycznie czuje się na korcie Michał. Zmotywowany, jednocześnie wyluzowany. Mateusz psuje, no, ryzykowny backhand, ale to troszeczkę wynika już z bezradności w tym meczu, naprawdę. Wierzę, jeżeli sam pierwszy nie przejmie inicjatywy w wymianie, to rywal umiejętnie rozprowadzi go po korcie. Mamy tutaj ciekawą wymianę i tym razem troszeczkę wkradła mu się boczna rotacja w tym slajsie i minimalnie
się pomylił Michał Słoka, ale mamy 15:40. Nie zmienia to faktu, że Michał gra rewelacyjnie. Zarówno pierwszego, jak i teraz drugiego seta. Ponownie punkt zdobyty dzięki głębokiemu topspinowi pod linię końcową. Mamy 30-40, przepraszam, zły wynik podałem przed chwilą. Gem Michał Słoka, 3-0. Po zmianie stron będzie serwował na mecz. Net, powtórka pierwszego serwisu. Mateusz ponownie ryzykownie. Niestety jego mowa ciała troszeczkę pokazuje, że pogodził się już z porażką w tym meczu. Obym się mylił, oby Mateusz jeszcze pokazał tutaj nam to, że jest w stanie wrócić do meczu. Prawda, Michał wygląda na, nie wygląda na zawodnika, który już jest myślami przy drodze powrotnej do domu. I pięknie znowu kombinacja drop shot lob. Michał Słoka, dwie piłki od zwycięstwa w turnieju. Nieczysty forehand z returnu Mateusza. Cztery piłki meczowe. Nie wiem, czy teraz nie wyrzucił, ale Mateusz gra dalej. Michał wyrzucił. Chciał ładnie skończyć mecz, ale jest to jeden z nielicznych forehandów, który mu nie wyszedł w tym meczu. Ale nawet ten gest złości po przegraniu tego punktu pokazuje, jak niezwykle ambitnym zawodnikiem jest Michał Słoka. Naprawdę wielki szacunek dla tego gracza. Game set mecz. Michał Słoka, zwycięzcą turnieju Leśne Skarby Cup 2022. Obronił tytuł sprzed roku. Ponownie pokonał Mateusza w finale. Wielkie brawa.